Dzień dobry, panie astronauto Natanek. Dzień dobry. Skąd pan się tutaj wziął, taki prawdziwy astronauta w Wieruszowie w sklepie? Ojejku, ojejku. Nie, panie astronauto, proszę sobie wybrać jedzenie takie, żeby było dobre w kosmosie. Żeby było dobre w kosmosie. Żeby można było w kosmosie jeść. A gdzie, kto pilnuje Ingę? O, okej. Okay. Jest Inga? Żeby można było jeść w kosmosie. To oho, chyba tam. To nie może być proszku, nie może być jakieś grudki, tylko musi być w całości. W całości musi być. O, tu jest. O, dobrze. Dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś. O. Płatki mogę. Płatki? Nie, to nie jest dobre jedzenie. Dla astronauty. Szukamy jedzenie dla astronauty. Nie może, jedzenie szukamy dla astronauty, pomagaj nam. To nie może się kruszyć. Nie może się kruszyć. Nie może się rozsypywać, musi być w całości. Musi być w całości, nie? Tak. Może ktoś zna jedzenie jakieś dla astronauty. A to co jest, to może jest dobre byłoby dla astronauty. Takie picie prosto tego, co? No. Chodź zobaczymy jakie picie dla astronauty. Soki marchewkowe. O, żeby był taki smoczek. To tu jest taki smoczek, nie? To by się nadawało do astronauty, prawda? Tak. To niebo, to będzie uciekać z buzi. To musi być rurka prosto do buzi. No, a z takiego to będzie rurka. Rurka, tak. To byłoby dobry kubek dla astronauty chyba byłby. Dobry, nie? No. Tak. To by się nadawał. Nie może się kruszyć, no. I od razu, żeby wpadało do buzi. Tak. I co to może być? No, od razu musi wpadać do buzi. A może tam ta pani wie? To na razie tyle, papa.